W latach 80. też były właśnie takie próby jakby znowu zadania pytania studentom, co można zrobić z tym budynkiem. Warsztaty trwały 10 dni, dzisiaj jest właściwie 10. ostatni dzień. Formuła, jaką zaproponowaliśmy, to była właśnie raczej formuła szkoły letniej. Znaczy, dlatego też nie oczekiwaliśmy tak naprawdę, że tutaj studenci przygotują jakieś już szalenie dopracowane projekty. Raczej liczyliśmy na to, zapewniając im pewne wykłady z tej dziedziny właśnie. Dosyć ciekawe są te propozycje grupy czeskiej, która pokazała, jak można poprawić funkcjonalność teatru poprzez dodanie pewnych nowoczesnych elementów. No, to są właściwie takie ideogramy, takie bardzo szkicowe pomysły, bardziej wrażeniowe niż rozwiązania projektowe. Ale na przykład ta propozycja, choć skromnie podana, umieszczenia sali restauracyjnej, czy też powiązania prezentacji na scenie z jakimś takim miejscem restauracyjnym, przewijała się przy tych projektach. Przecież tak funkcjonują czasem takie kameralne występy. Mogłyby towarzyszyć właśnie w restauracji gościom.